Otwieram sesję 8. kadencji Rady Gminy w Dąbrowce. Witam serdecznie Państwa. Witam Edwarda Rumziewicza, wójta gminy Adamówka. Witam Jacka Kielecę, sekretarza gminy. Witam panią Annę Skórską, skarbnika gminy. Witam panów radnych. Witam panią sołtys, jako przewodniczącą Rady Osiedla. Witam panów sołtysów. Witam pana ministra Polanku, jak również pracownika obejmującego Radę Gminy Strony Elektronicznej. Stwierdzam, że na stan 15 radnych obecnych w tej chwili na sali jest 13, a więc oprawy są prawomocne, ponieważ jest wymagane forum. Przedstawiam porządek obrad. Pierwszy otwarcie sesji, punkt drugi, stwierdzenie zarządności obrad, punkt trzeci, przyjęcie porządku obrad, punkt czwarty, przyjęcie protokołu poprzedniej sesji, punkt piąty, podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok, punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka, punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Adamówka. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 3, łamane przez 22, łamane przez 2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Adamówka oraz określenia granic obwodu publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Adamówka oraz określenia granic obwodu publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia od komendanta wojewódzkiego policji informacji o kandydacie na ławnika. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet przysługującym sołtysom i przewodniczącym posiedli. Punkt 12. W sprawie różnej wolnej wnioski i punkt ostatni, zakończenie obrad. Czy akceptują Państwo przedstawione porządek, czy też są inne propozycje? Proszę bardzo, pan mówi. Rado, prosiłbym bardzo o rozszerzenie porządku obrad o punkt podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu przewodzkiego. Proponowałbym, aby to był pierwszy punkt roboczy, czyli punkt piąty, a wszystkie pozostałe punkty miałyby numerację o jeden większą. Dziękuję bardzo panu. Czy są inne propozycje? Nie widzę innych propozycji. Kto z panów radnych jest za rozszerzeniem porządku obrad o punkt piąty w dniu przedstawionym przez pana wójta? Otwieram głosowanie na rozszerzenie porządku obrad. Zamykam głosowanie. Za rozszerzenie porządku obrad głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że porządek obrad został rozszerzony jednogłośnie. Kto razem z państwem radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Otwieram głosowanie na przyjęcie porządku obrad. Się wreszcie zrobi, żeby zamykam głosowanie. Co to za robota? Za przyjęcie porządku obrad głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
jest otwarte przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy są zastrzeżenia lub uwagi co do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę żadnych uwag. Otwieram głosowanie nad protokołem z ostatniej sesji. Stwierdzam, że protokół z ostatniej sesji został przyjęty większą liczbą głosów. Następnym naszym punktem jest pierwszy punkt roboczy, czyli punkt piąty, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu przeworskiego. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy, proszę pana burmistrza. Jest to zgodnie z tym, co było planowane jeszcze w roku ubiegłym. Po, jak panowie radni, którzy pracowali w poprzedniej kadencji, wiedzą, że mieliśmy takie ustalenia z powiatem przeworskim, iż wspólnie zostanie opracowana dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej numer B1252R Cierpice Górne, Cierpice Dolne na całym odcinku. Przetarg na tą dokumentację, na opracowanie tej dokumentacji odbył się. Powiat zawarł stosowną umowę. Zresztą miałem prośbę do panów radnych z Adamów, z Cierpic, żeby chwilę po sesji zostali, ponieważ mamy do zaopiniowania pierwszą wersję tego projektu. On jest co prawda pod kątem kolizji z siecią wodociągową i kanalizacyjną, no, ale jednak na pierwszy rzut oka, ponieważ to dosłownie bezpośrednio przed sesją otrzymaliśmy to opracowanie, no, pewne rozwiązania przynajmniej na pierwszy rzut oka się nie podobają. Chodzi o to, że ruch kryty na bardzo dużym odcinku jest robiony od strony, z której napływają duże ilości wody. Wydaje mi się, że to powinien być ruch otwarty, a z drugiej strony byłby ruch ukryty i on by zbierał wodę wtedy tylko i wyłącznie z drogi. No, na całym odcinku jest ruch ukryty, no to zresztą tam, z jednej strony, bo tam no, nie ma inaczej innej możliwości zrobienia chodnika, który by spełniał wymagania. Ta pomoc jest w wysokości w roku bieżącym 30 750 zł. Pozostała kwota byłaby w roku przyszłym zgodnie z projektem. Zgodnie z umową, to ta dokumentacja będzie kosztować ponad 180 tysięcy. 50% wydaje gmina, 50% powiat. No i upoważnia się w paragrafie drugim tej uchwały wójta gminy do zawarcia z zarządem powiatu przeworskiego porozumienia określającego szczegółowe warunki tych przekazania do liczenia przyznanych środków. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi za przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Otwieram dyskusję. Na następne pytanie, proszę bardzo. Nie widzę żadnych pytań. Uchwała numer 5/35/2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi przeworskiemu. Czytamy dalej pytanie. Nie. Otwieram więc głosowanie nad uchwałą. Zamykam głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Po przedstawieniu projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie, proszę o uchwalenie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w budżecie gminy na rok 2019 proponujemy wprowadzić następujące zmiany. Zwiększyć dochody budżetu na rok 2019 o kwotę 42 tysiące złotych. Z tego dochody bieżące o te 42 tysiące jako wpływy z opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych. W paragrafie drugim zwiększamy wydatki budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 321 424 złote. Z tego wydatki bieżące o kwotę 263 674 złote z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminy 65 tysięcy złotych. Kwota ta byłaby przeznaczona na zakup materiałów do remontu dróg gminnych. Są to materiały rozbiórkowe z obiektów, które zostały rozebrane przez KOWR tutaj w Adamówce. Jest to łącznie, bo mamy tutaj gruz betonowy i gruz ceglany. 1700 ton tego gruzu jest rozdrobniona na gruszarce. Pozostała część jest częściowo rozkruszona, część jest po prostu takiego gruzu grubszego. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Dobczy 80 tysięcy, to już tak, żeby zakończyć ten remont wraz z ociepleniem ścian. Wpłata na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku 4174 złote. Remont budynku i pomieszczeń szkoły podstawowej w Cieplicach 25 tysięcy złotych. Wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS w Adamówce 5 tysięcy złotych. Wydatki związane z zatrudnieniem osób świadczących usługi opiekuńcze 5 tysięcy złotych. Wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 42 tysiące złotych. Zakup dekoracji świątecznej na słupie oświetlenia ulicznego w Adamówce 15 tysięcy złotych. Wydatki związane z organizacją dożynek gminnych w Adamówce 15 tysięcy złotych. I dofinansowanie wyjazdów młodzieży szkolnej na rozgrywki sportowe 7 500 złotych. I w wydatkach majątkowych zwiększamy o kwotę 57 750 zł i będą one przeznaczone na zakup samochodu służbowego do obsługi stacji uzdatniania wody w Krasnym i sieci wodociągowej na terenie gminy 25 474 zł. Dotacja celowa dla powiatu przeworskiego na zadanie opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr P1252R. Cieplice Górne, Cieplice Dolne w kilometrach 0+00 do 7+026 w miejscowości Cieplice 30 750 zł i wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku 1526 zł. I zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 279 424 zł. Z tego w wydatkach bieżących o kwotę 125 824 zł. W tym dotacja celowa na utrzymanie dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych na terenie innej gminy 10 000 zł. I koszt utrzymania dzieci z terenu gminy w przedszkolach publicznych innej gminy 10 000 zł. Zakładamy tutaj, bo przede wszystkim, że ilość dzieci, które uczęszczają do przedszkoli zarówno publicznych, jak i niepublicznych na terenie innej gminy, no spadnie ze względu na to, że będziemy mieć przedszkole w Adamówce i funkcjonowanie innych form wychowania przedszkolnego Instytutu Komeńskiego 60 tysięcy złotych, no związane z tym, że Instytut Komeńskiego już
innej formy wychowania przedszkolnego na terenie naszej gminy prowadził nie będzie i wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi nauczycieli klas gimnazjalnych 45 624 zł, no również z tego powodu, że gimnazjum zakończyło swoją działalność. To znaczy gimnazjum zakończyło wcześniej swoją działalność, a klasy gimnazjalne zakończyły swoją działalność no do 31 sierpnia zakończy, no do 31 sierpnia tego roku. I wydatki majątkowe zmniejszamy o kwotę 153 600 zł i są to wydatki, które były przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Krasne wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobcza Krasne Adamówka 153 600 zł jest to kwota zwrotu podatku VAT od tej drugiej części tej całej tego całego zadania inwestycyjnego, czyli zwrot podatku VAT od budowy kanalizacji sanitarnej właśnie w tym miejscowościach Dobcza Krasne Adamówka. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi za przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu. Otwieram dyskusję. Jeżeli są jakieś pytania, to do zmian, to proszę bardzo. Proszę bardzo. Panie Wójcie, ja mam takie pytanie na komisji, była sprawa o ogrodzenie naszego placu zabaw. Miało być to ujęte, ale... Nie, ja mówiłem, że będziemy szukać środków, ale poza... No, nie zmieniać uchwały. To znaczy, że będziemy szukać środków i będą. Musimy znaleźć. Pytania. Nie znajdziemy to w następnym uchwale. Nie widzę innych pytań. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 5/36/2019 Rady Gminy Adamówka dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Wykonanie uchwały zleca się panu burmistrzowi gminy Adamówka. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia rozprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Po przedstawieniu projektu uchwały. Ponieważ jeden z mieszkańców miejscowości Cieplice, obok którego nieruchomości jest działka 541 o powierzchni 14 arów 51 metrów kwadratowych działka, która no, powierzchni może ma niemało, ale jest to działka bardzo wąska o dużej długości, przylegająca właśnie do jego zabudowy. No, jest zainteresowany kupnem tej działki. W związku z tym myślę, że nie ma sensu tej działki trzymać w zasobach gminy z tego względu, że no, tej działki nie można wykorzystać w inny sposób. Będzie to oczywiście będzie to sprzedawane w drodze przetargu, ale no nie wiem, czy ktoś na taką wąską działkę będzie chętny obok tego, który jest zainteresowany. Dziękuję bardzo panu Wójtowi za przedstawienie projektu tej uchwały w sprawie sprzedaży. Czy są pytania? Nie widzę żadnych pytań. Czytam uchwałę. Uchwała nr 5/37/2019 Rady Gminy Adamówka dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie przeznaczenia rozprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Adamówka. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały
Głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała podjęta jednogłośnie. Wykonanie uchwały zleca się panu wójtowi Gminy Adamówka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Adamówka. O przedstawienie projektu uchwały proszę Państwa. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jak Panowie Radni pamiętają, projekt regulaminu został przez Radę przyjęty i przesłany do zaopiniowania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Tenże ta instytucja wyraziła swoją opinię w postanowieniu, które zostało wydane 17 czerwca 2019 roku. Tam między innymi było stosunkowo dużo uwag. Te uwagi zostały uwzględnione w obecnej wersji tego regulaminu. No, między innymi mieliśmy tam obowiązek wpisać chociażby parametry wody, które naprawdę są uregulowane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dotyczące parametrów. No ale jakie było wymaganie, jakie były wymagania takie zostały tutaj wprowadzone. Myślę, że zostanie ta uchwała po podjęciu przez Radę zaakceptowana. Także treść samego regulaminu panowie przesłane wraz z zaproszeniami do sesji. Myślę, że nie ma sensu ich tego wszystkiego przeczytać. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała nr 5, /38/2019 Rady Gminy Adamówka w dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Adamówka. Otwieram głosowanie na projekt tej uchwały. Zamykam głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 3/22/2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci szkół publicznych podstawowych prowadzonych przez Gminę Adamówka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana burmistrza. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 17 maja podjęliśmy uchwałę o ustaleniu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Adamówka. I ponieważ ta sieć szkolna w ogóle nie zmieniała się w stosunku do tej sieci szkolnej, która obowiązywała i była uzgodniona z kuratorium na ten okres zmian w reformie systemu oświaty, czyli na ten okres wygaszania gimnazjów. W związku z tym wydawało się, że uzgadnianie tego z kuratorium jest bezsensowne, jest zmieniane. No ale jednak kuratorium podeszło do tego inaczej, że formalnie nie ma uzgodnienia. W związku z tym tamtą uchwałę potraktowali jako projekt tej sieci szkół. Musimy ją uchylić po to, żeby podjąć taką samą
uchwalony przez 2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 23 sierpnia 2019 roku. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Wykonanie uchwały powierza się panu wójtowi. Gmina Adamówka, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Adamówka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku. Proszę bardzo. Więc ja wyjaśnię, że tylko przypomnę, jakie są te szkoły, jakie obejmują obwody. Szkoła podstawowa gminy Jana Pawła II w Adamówce. Od razu przy adresie powiem, że no jest też taki adres, jest kuriozalny, siedziba Adamówka 26, czyli ta stara szkoła, bo nie można tego zmienić na tą siedzibę, która jest faktycznie, czyli na Adamówka 180. No i tak jest troszeczkę, no, jeżeli ktoś na szczegóły zwraca uwagę, to nie, można powiedzieć nie po kolei, bo siedziba, przecież szkoła jest w tej chwili Adamówka 180. Myślę, że spróbujemy to w przyszłości doprowadzić do takiego stanu, jak powinno być. Co prawda, no szkoła też, pan K26 też się mieści, bo jest tutaj część tej szkoły, czyli przedszkola. Granica obwodu to są miejscowości Adamówka, Krasne, Dowcza, Pawłowa, Przysiłki, Wiele i Szegdy, wsi Cieplice. Szkoła podstawowa im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Majdanie Sieniawskim z siedzibą Majdan Sieniawski 197, obejmuje miejscowy Majdan Sieniawski. I szkoła podstawowa w Cieplicach z siedzibą Cieplice 41, obejmuje miejscowość Cieplice z wyłączeniem Przysiłku Biele i Szef. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała numer 5, łamane przez 40. Uchwalone przez 2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 23 sierpnia 2019 roku. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego policji informacji o kandydacie na ławnika. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana burmistrza. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zgodnie z procedurą wyboru ławników, a my mamy prawo do wyboru jednego ławnika. Przed dokonaniem wyboru
zmiana, żeby zasięgać na odpowiedzialną obywatelskiego wyborcy Rzeszowi informacji o kandydacie na ławnika. O kandydacie na ławnika w tym przypadku zgłoszono jeden kandydat. W wyborach na kadencję 2020-2023 w trybie artykułu 162 paragraf 9 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. U nas jest zgłoszony jeden kandydat, jest to pan Józef Poleś. W związku z tym w paragrafie drugim upoważnia się przewodniczącego Rady Gminy Ławnika do przesłania łącznie z uchwałą danych osobowych kandydata, o którym mowa w ustępie 1, czyli nazwisko rodowe, imiona rodziców wraz z nazwiskiem rodowym matki, data i miejsce urodzenia oraz numer PESEL. I uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wyboru wiadomości poprzez rozkładanie na dowódca ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ławnika, a także na stronie internetowej gminy. Po uzyskaniu tej opinii narada przystąpi do wyboru. Natomiast no, wybór będzie niewielki, no bez jednym kandydatów i nie wiem, może zostać wybrany. Proszę? Wyboru nie będzie. No ale to znaczy tak, no, jeżeli Rada nie przegłosuje, no to nie będzie, nie będzie. No, tu też mamy ryzyko, jeżeli komendor zaopiniuje negatywnie, to też nie będzie. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania co do tego projektu uchwały? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała numer 5, łamane przez 41, łamane przez 2019 Rady Gminy Ławnika dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozpatrywanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Ławnika, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Gminy Ławnika. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania wiet przysługującym sołtysom i przewodniczącym osiedli. O przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyznawania wiet poproszę pana burmistrza. Ustanowienia zasad przyznawania wiet przysługujących sołtysom
znikają te właśnie różne kwoty. Na przykład no, przewodniczący rady osiedla domu 225, a wiceprzewodniczący 560. Nie, to tak z ciekawości bardzo dobre. Przewodniczący mniej, a wiceprzewodniczący. Państwu przedstawię stawki może, które obowiązywały od 2007 roku i później te, które zostały zmienione w 2017. A krótko tłumacząc, tłumaczę po tym, że przewodniczący Rady Osiedla w Adamówce nie zajmował się klubem osiedlowym w Adamówce. Natomiast klubem osiedlowym w Adamówce zajmuje się zgodnie ze statutem wiceprzewodniczący Rady. Aha, to jasne, dobra, to już wszystko jasne. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. A ja mam wniosek formalny. Ze względu na to, że tu są podane te stawki z 2007 roku, 2017 czy którego, koszty przyjazdu i tak dalej dentystów, którzy w tej chwili mają coraz więcej obowiązków. Koszty ich funkcjonowania wzrosły. Ja proponuję każdemu sołtysu podnieść tą stawkę o 100 zł. Natomiast przewodniczącej osiedla nie proponuję więcej, ale to pod uwagę Rada daje sprawę w ten sposób, że na naszym osiedlu jest 154 rodziny, ponad 700 mieszkańców, także to jest duże skupisko ludzi i nie wiem, czy nawet jeżeli podniesiemy na 325, jest adekwatne do tego, to przewodnicząca osiedla będzie miała do roboty. Także w kwestii formalnej zgłaszam, żeby każdemu sołtysowi i przewodniczącej Rady Osiedla podnieść o 100 zł, a sprawę przewodniczącej poddaję pod dyskusję. Jeżeli Rada uważa, że to wystarczy, to sprawę nawet. Jeżeli nie, muszę przejąć sprawę. Muszę przejąć sprawę w swoje ręce. Drodzy proszę Państwa. No, wczoraj było posiedzenie wszystkich komisji merytorycznych i takiego wniosku nie było. Środki my mamy zabezpieczone według tych stawek, które były. No, bo ja nie mówię, że nie można na ten temat rozmawiać, tylko no, nie nagle na sesji. Panie wójcie, ja przepraszam, ja szybciej wyszedłem, nie wiedziałem jakie były uzgodnienia. Były uzgodnienia. Także moim zdaniem stawiam taki wniosek. Ale to prosiłbym bardzo, żeby takie wnioski stawiać na komisji, bo my musielibyśmy też zmienić budżecie, bo w tej chwili podnosząc te stawki, to jest tak, jakbyśmy zawarli umowę bez zabezpieczonych środków. Jeżeli ktoś będzie ma po prostu sprawdzał realizację budżetu, to powie krótko. Rada podjęła uchwałę, a nie było zabezpieczonych środków w budżecie. Ja nie mówię, że nie wracać do tematu, natomiast nie można tego zrobić tak ad hoc. Dziękuję panu radnemu Balczukowi. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Trzeba na komisji to ustawić. Może pójdźmy do tematu przy okazji sesji. Na komisji. Ale jak wiadomo, że temu paliło wszystko drożeje, więc tu podamy do tego ustawę. Ale bo jest umowa na złożyć. Nie musi być komisji. Ale też jest taka sprawa, że na przykład ja nie wiem nic o żadnych komisjach, które się odbywają. Ja po prostu nie wiem nic o ustaleniach. Później zadaje niepotrzebne również pytania. Generalnie nie zapraszaliśmy pana, bo pan jest w komisji skarg i wniosków. Ale nie ma problemu, bo to my nie formalizujemy tutaj. Jeżeli jest taki wniosek, to będziemy
nie zapraszamy członków komisji rewizyjnej, ale nie ma problemu. Od następnego posiedzenia komisji zaprosimy też pana. Pana słuszna, no będzie pana komisji, będzie czas wtedy na dyskusję. No by nie zadało tego pytania, które zadał. Tak, właśnie. Nie będziemy niepotrzebnie przedłużać tych obrad tutaj właśnie. Więc należy złożyć wniosek o przedyskutowanie to na następnej sesji. Ten temat proszę przełożyć i do komisji, przepraszam. Zgodnie tutaj z sugestią pana Wójta, z którym mamy środków zabezpieczonych. No, więc dzisiaj przyjmujemy uchwałę, natomiast do tematu wracamy na następnej sesji. Proszę bardzo, pana. Ja bym sobie wniosek, żeby niepotrzebnie tutaj nie podnosić. Dziękuję bardzo. Myślę, że słuszna tutaj pana decyzja. Dziękuję bardzo panu. No ale to był ten drugi wniosek radny, żeby to przełożyć na następną. Tak, no to zostało potwierdzone. Czy tam jest, co mam dyskusję, czy nam projekt uchwały? Uchwała nr 5, łamane przez 42, łamane przez 2015 Rady Gminy Akademicka Szczygnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania wiedzy przysługującym sołtysom i przewodniczącym osiedli. Projekt uchwały został tutaj przed chwilą przed pana sekretarza przedstawiony, stawki też. Do tematu, jak tutaj była mowa wcześniej, wrócimy w tej chwili, przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Stwierdzam, że uchwała została objęta większą liczbą głosów. Sprawy różne i wolne wnioski. Otwieram dyskusję. Jeżeli ktoś z państwa ma jakąś sprawę, którą chciałbym przedstawić na forum rady, to proszę bardzo. Bardziej by było korzystne, jeżeli by to było... Czyli 14? No, nie chodzi o 13.
myślę, że nie ma problemu, jeżeli tutaj panu pasuje godzina 13 lub 14, możemy się dostosować i... Fajnie, że w niedzielę w tym czasie trzeba obiad zrobić. Czyli godzina 14. Problem.
Całość tego jest bardzo droga, tak żeśmy to ustalili. Nie całość. Tam jest więcej. To jest tak, że ja tylko widziałem suche liczby. No, nie wiem, mam tylko długości, ale to nie jest, to może nie myśleć, że kanalizację deszczową można na osiedlu zrobić, żeby nie wiem, jaki był przetarg za 200 tysięcy. To są olbrzymie pieniądze potrzebne. I cały czas podkreślam. A właściciele tych nieruchomości w ogóle do niczego się nie poczuwają. Najwyżej poczuwają się do tego, żeby do studzienek nawrzucać śmieci. Nawet i buty fiksacji. No, zresztą pan tutaj jako prezes straży brał udział w akcji. No to przecież kto przyszedł tam nawrzucał tego? Z wioski przyszedł? No ale to może ci tylko buty zostały. Ja spotkam się z wykonawcą i zobaczę, które odcinki, ile faktycznie kosztuje i co można zrobić, bo wiadomo, że ten film też oni, mając doświadczenie, mogą lepiej zinterpretować niż my. Ten przystanek na Końskiej ulicy, tutaj koło Szajby, no to po prostu trzeba by było ławę zrobić. Czyli stosunkowo niewielkie koszty, ale trzeba by było się tym zająć, bo jest to tak wszystko pokruszone, to nie jest duży koszt, tylko właśnie jak będziecie robić drogi albo cokolwiek, po prostu o tym pamiętać i to zrobić się od nowa. To jest przystanek w Majdanie, ale ten przystanek z tej kółpeszka, obecnie to jest, albo go całkiem zlikwidować, albo zrobić budwaliny, bo to jest też. Pan jest dole do widzi. Dlatego nie powinniście się dziwić, że ja na wczorajszej komisji prosiłem, że na razie zmieniamy budżetu, bo to są zabezpieczane środki na najpilniejsze sprawy, ale okazuje się, że tych najpilniejszych spraw jest jeszcze kilka do zrobienia. Bo to jest tylko jeden przystanek, w takim stanie jest więcej, prawda? Ja jeszcze na jedną sprawę, na pewno nie trzeba pieniędzy tylko wysłać. Chodzi mi o ten znak, panie wójcie, co już mówiłem, żeby było przed skrętem na osiedle wcześniej znak drogowy, który informuje skrzyżowanie z drogą podporządkowaną. Bo tam jest znak, że jest przejście, ale nie ma informacji o tym, że po prostu trzy drogi pod rząd są zjazdy. I ci, którzy jadą, to nie wiedzą, czy tam jest zjazd, czy tylko przejście i to. Uważam, że postanowienie tego znaku to zarząd wojewódzki by tam drogę nie kosztował, ale mam gdyby taki znak skrzyżowanie z drogą podporządkowaną postawić. Dziękuję. Jeżeli jesteśmy, ale tam są sytuacje na tym poziomie, no nie wiem, myślę, że bo oznakowanie drogi wojewódzkiej, to my nie możemy tam żadnego znaku postawić, ale tam jest zrobiony projekt organizacji ruchu i myślę, że to robili fachowcy. W związku z tym, że jest tam przerywana linia, no to jest oczywiste, że jest. No, znaki poziome są, ale jeżeli taka znak drogowy, który stoi troszkę dalej, jest był informacyjny taki, to nie chcę mówić, że zarząd drugo oznakował zgodnie z prawem, ale podejrzewam, że zgodnie z prawem, bo tak naprawdę to był robiony projekt, to nie były znaki stawiane przypadkowo. Myśmy ich nie stawiali dzięki temu, że no tutaj kierownik zarządu dróg zrobił to we własnym zakresie, ponieważ my mieliśmy te znaki ustawić, ale na pewno nie moglibyśmy ustawić tych znaków inaczej niż są w projekcie organizacji. To wszystko się zgadza. Wiem, że tam jest ciężko, ale wystąpić wnioskiem takim można. No ale z jakich wnioskiem wystąpić? Bo wiedzą, że by postawili ten znak. Bo wiedzą, że dopiero opracowaliście projekt organizacji, bo on był przez nas opracowany. Oni go tylko uzgadniali. Jest zatwierdzony projekt organizacji ruchu. No, wystąpimy o zmianę tego projektu. No my, jestem przekonany, że to jest, tak mi się wydaje, że to robili fachowcy, jest oznakowane zgodnie z prawem. A że kierowcy żadnych znaków nie przestrzegają, to inna sprawa. To jest inna sprawa. No, jeżeli jest tam wcześniej linia ciągła, no to wie, że po co się ona jest. Proszę, że to jest w tym miejscu, ale raczej z policji.
czytać, jakie wybory czytać? Jakie wybory? Jakie wybory to są do Rady Gminy. A czy jakie wybory? Tak zostanie, że jest? Zostanie, ale jest zły. Zsumuje jest zły. Czy ludzie będą? Pilnuje. To nie ma się rozwiązać, że nie pomocy, które jest podczas. Ja tak tylko zdarzę, jak ludzie mówią. Ale wie pan co? Jeżeli są jakieś zastrzeżenia do naszego pracownika, to proszę zgłaszać. A jeżeli nie ma... Ale dopiero z istoty, bo ludzie się pytają, czy jest zły, czy jest. Aha, to jest taka zasada, że jak... Ale nie mówicie, to jest taka sprawa. Zebrało się paru pod sklepem. To jest pracownik, że wieś pan wybierze gajurę. To jest pracownik urzędu gminy, czy wieś pan to wybierze? Tak samo było za mnie. Było dwa podania. Urząd gminy wybrał gajurę sobie. A teraz one powiedziały, że były wybory. I takie są i do pogłaski jedno z drugim. Także wyborów nie... Proszę przepraszam, wyborów wieś, nie będzie. Panie wójcie, czy pan gajurę wybierze wieś, czy... Tutaj ja powiem troszkę szerzej. Akurat ten gajowy jest z programu, który jest realizowany przez Urząd Pracy. Gajowy z Urząd Pracy podczas. My nawet wcześniej powiedzieliśmy, że pan Tomasz przechodzi na emeryturę. W związku z tym zgłaszaliśmy tam wcześniej, gdyby ten program był wcześniej uruchomiony, to po prostu moglibyśmy go wcześniej w ramach tego programu, gdzie mamy dofinansowanie, zatrudnić. Natomiast trzeba było czekać, ponieważ w Urzędzie Pracy z skali powiatu brakowało chętnych do pracy w ramach tego programu. Kiedy po prostu ta lista się wypełniła tymi chętnymi, otrzymał do nas skierowanie, ponieważ my zapotrzebowaliśmy na to stanowisko. I tak to wygląda. My nie będziemy, żeby wieś nam wybierała, a my możemy mieć pracownika przez 6 miesięcy do sfinansowywanego. Przecież to się... jesteśmy zobowiązani do tego, żeby gospodarować groszem publicznym w sposób oszczędny, a jak widzicie, potrzeb jest strasznie dużo. W związku z tym tutaj... I oczywiście, jeżeli są zastrzeżenia, można zgłaszać. Ale że ktoś nie jest z wyboru, bo z wyboru pracowników nie ma, to co kiedyś było, to... Panie Wójcie, tam tylko dodam do tego, że na Krasnym jest wykształcony leśnik i on nie był, bo miał ochotę być tym gajowym, a został to inny, to przez co to ani młody. I to kończymy. To jest z programu. Jeżeli się będzie sprawdzał, to... Dobra, ale ja bym chciał jeszcze, mogę będzie proszę. Chciałbym wrócić do tego 835. Bardzo dużo matek, a nie facetów, też przychodzi ojców, odnośnie przejścia dla pieszych w czasie rozpoczęcia roku szkolnego. Chodzi o tego przeprowadzacza, czy jak to tam się nazywa. Czy będziemy jakiego pana, panią zatrudniać, bo... Nie będziemy. Już wszystko wiem. Proszę Państwa, teraz na Wasz wniosek mamy w tej chwili trzy przejścia, czyli trzeba by trzech. I czwartego mieć w rezerwie, jak zaraz. I później wiedzieć, że my od najmniejszego uczymy to, co zaczyna w tej chwili na terenie gminy i nie tylko gminy w skali kraju dominować. Że ktoś za coś ma być odpowiedzialny. Ja za nic. Panie Wójcie, pytanie. Zatrudniamy, ja już przedstawiciela rodziców miałem, że przyjdą na sesję. Mówię, na sesję zawsze możecie przyjść. Ale ja też zapraszałem, właśnie, że ja też zapraszałem. Nie, bo nie możemy dać się zwariować. Dobra, wszystko wiemy. Znam dobre rozwiązanie z Ukrainy, córze zdjęciami. Nie będę rozchodził się. Nie będziemy brać przykładu. Ile lat? Wprost przeciwnie, trzeba. Tam co inne. Nie jesteśmy najmniejszej. Państwo, czy jakoś może ktoś ma? No nie, proszę bardzo. Ale... Nie chodzi mówić o zakładaniu druku wszystkich. Tam na Majda Mięcia Jama, tam to drzewo Boże, wszystko Boże, nie wiem czy tym się to i zajmie. Znaki były przewracane, ograniczenie szybkości. Są postawione, ale odwrotnie. Zamiast kierunku lasu, to są postawione inaczej. I tam, nie wiem, ja z policjantami mówię, tam
Ja jadę jak wariaty tam, po prostu wie, dzieci się bawią, idą na rowerach, a to jest... A policja sobie podjechał kiedyś tutaj komiek obrany i kto, jakiś niewinnych ludzi się też mówi. A te co jeżdżą jak pustuje i te sali na wieczyjami trzeba jakby wrócić. Początek Majdanu. Ale moment. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam prośbę, tu jest kilka razy się wypominam, chodzi o tych pracowników, tak zwanych, no mówią, że interwencyjnych. Chodzi o wygaszanie tych, którzy tam tym sprzętem, pan Janusz Lądz bardzo mocno się pracuje i czuwa, ale on nie może nad tymi stawami, tak powiem, na dobro polu, ponieważ boi się, oby nie przewrócić się i wpaść do wody, bo to jest sprzęt drogi. Ale to w gaszarki, gdyby tam gdzie te panie dwie były przed tym Maria i tam druga pani, to były niezastąpione panie, które pomagały wspólnie z panem Januszem. Widać było i dzieło, i efekt tej pracy. I wszyscy to mówią, dlaczego taki się pozbywa ludzi, ja mówię, nie pozbywa się, tylko kończy się umowy. Ale teraz no, sam ten Janusz nie da rady. No proponują mi takich dwóch panów stąd, w tej miejscowości, to ja wolę dopłacić, jak nie chodzi. To raczej nie będę nic więcej mówił. I dlatego możliwe, ale ja mam prośbę naprawdę, bo dużo ludzi przyjeżdża i to już teraz jest to połączenie i tutaj, co pan sołtys Pokrewka zgłosił, wszystko z tego. Zgadzam się, ja nie będę już mówił skąd te są. Są myślinne występy, są takie przyjeżdżające, stwierdzono, że są z gminy i powiatu innego i robią w sobie w nocnych tak zwanych wybrykach, a nawet próby, jakieś letnie zakręt na jakimś czasie. No, to jest modne, bo to nawet mi się na internecie gdzieś tam pojawiło, że jakiś tam odkrył, że ile kółek zrobi na parkingu przed cmentarzem. No nie wiem, nie byłoby na tej miejscowości, ale ślady są na naszym parkingu, czyli w naszej miejscowości. Więc i tak samo jest na lesie między leśnictwem Majdan Panowinami, tam tak samo próby, kręcenia i tak dalej. Gdyby kiedyś ktoś tam coś się stało, gdzie ich sprawdzają? Gdzie to nie jest sprawdzanie, że takie, jak mówią, efekty się dzieją. To nocą się dzieją i to późną nocą. Ale jeszcze jedno chciałem, tak jak już to by wyszło, to ja bym bardzo prosił, jak wy tutaj mówicie o tym, z jakich znaki stawiać. Jak się jedzie na dłuższych trasach, to widać. Przecież tutaj między osiedlem a tym dwóch było dwa śmiertelne wypadki. Tablice postawić, wypadki potężne, przy wojewódzkich. Znaki, jak tutaj mówicie, na osiedlu raczej przejście. Nie w czynie, przy szkole całe 24 doby, jak tu godzin na dobę, pulsuje światło, załączyć i już, to jest energetyka mają obowiązek. I to jest wojewódzka ta sama droga. I niech pulsuje i tu, i tu. Wiem, że nie, ale trzeba albo progi zwalniające, typu narysowane, nie panie, nie próg zwalniający, ale taki jak się na poboczach, na autostradę, na innych. Jedziesz, to od razu czuje kierowca, że jest na poboczu, czy się zbliża do pobocza, ty już się rytek. I to nie jest to wylanie takich trzech pasów przed przejściami, to jest wojewódzki zarząd dróg odpowiada, a nie tylko miejscowi zgłaszają. Ja już pytałem, ponieważ na innych miejscowościach wiem, bo mam ten, jak to się mówi, już z rodziny. I mówię, tylko zgłosili, to od razu te pasy czerwone, wymalowane i jest to już dnięcie. Zresztą z własnego doświadczenia, bez mała czego, bo tak wyjechał tutaj pod gminę i skręcił w lewo, a tam dwa tyle się wyprzedzało na wysokości starego urzędu gminy. Boże, to jak niciaki przeszły po plecach. Dwa tyle się wyprzedza. No więc to jeden drugi. Co to jest normalne, to jest dany kolejny przyłom. Tak, to jest... Nie ma do rada. Nie wiem, co to jest, ale to jest szok dla tych, co lecą z dalsza.
No my miejscowi rejonu tutaj, z tego rejonu tu wiemy, ale a tu wyścig jest od tego skrzyżowania do końca osiedla, właściwie tam dalej, jak już się asfalt kończy, jak to droga, to jest wyścig. Do końca gminy. Tak, to jest praktycznie, gdyby ktoś tam nie uwagi... Nie ma na pozornie te drogi takie udane. Ale pokarało Leczyńskiego, nie może zostać, byłoby widział jaka droga. No właśnie innego. Jeszcze jedno. Znowu pojawiają się, może już teraz nie, ale coraz więcej psów wyrzucanych. I tu nawet mi pani policjant powiedziała, mówi, no takiego szczeniaki małe wyrzucają, bo już jest, no coś jest niesamowitego. No, tutaj pan mówi, dobrze powiedział, jeżeli my wszyscy przymykamy oczy na to, że coś widzimy i nie zgłaszamy, to może i tak się będzie działo. Tak samo jest i dzisiaj z młodzieżą. My kiedyś mówiliśmy, zresztą ja z własnego doświadczenia. Majdan, dwójka, chodziło z losówki wiele dzieci i szło główną drogą i ponoć dzieci, że mają iść tak, jak należy. I przestrzegały i byli tak zwane już wmontowane w głowę, że bezpieczeństwo. I zawsze miało czekać lub czekać. Ale jeżeli się będzie za te dzieci decydować, no to niestety, ale efekty są takie, jakie są. Później będzie wyprzedzał, na trzeciego jeszcze. Tak, no, właśnie to jest, no, bo nie ma wozu zwalniających. Trzeba im telefony. No, tu lud zwalniający, nie te wysokie, żeby nie patrzył w telefon, tylko patrzył się, że idzie, idzie. To ja, no to trzeba rodziców trzeba zastać. To jest prawda. Od rodziców trzeba zaczynać, nie szukać. Kiedyś auto jechało co 5 minut, teraz jedzie 100 aut na 5 minut. Ale aspekt to, że idzie i patrzy po niebo, to jest normalne. Ale jeszcze dziękuję za podjęcie, bo już nawet dzisiaj wiele tych podziękowań złapałem, jak stałem w rozmowie z niektórymi, a szczególnie od młodych, że już osiedlenie uliczne zadziałało. To jest miło. I cieszę się, ponieważ wiele, i to nie tylko z Majdanu jeżdżą na rowerach, ale to i z Cieplicy, i z Krasnego, Pawłowa, i jeździ tamtędy, i to całymi rodzinami. Dobre, tak jak mówiliśmy, kilka tych godzin wydłużenia jest przyjazdu, a wieczorową porą szczególnie lubią sobie rodzinami jeździć. I to jest miłe. No i to przekażę innym, że już zostało zrealizowane. Dziękuję wszystkim. Chyba panu Witold, dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Jeżeli jesteśmy przy znakach, prawda? Wyjazd z Końskiej ulicy. Pierwszy znak informacyjny Radio Maryja. Nie mam nic przeciwko temu znakowi. Spokojnie. A to jest reklama, to nie jest znak. No dobra, tylko akuratnie stoi blisko i stoi na wysokości oczu. I przy takim ruchu po prostu on zasłania. Chodzi o to, żeby przesunąć go po prostu na przykład o 20 metrów dalej i tyle. To nie chodzi. Tu chodzi o bezpieczeństwo. To możemy się śmiać, nie. Możecie nie. Mówić, że ja jestem przeciwko Radiu Maryja albo coś, ale nic z tych rzeczy. Chodzi o bezpieczeństwo. Zostawmy jako niebezpieczeństwo. Tak. Ja mam, panie wójcie, jeszcze jedno takie pytanie. Chodzi mi o autobus, który ma podobno sąd jeździć, dowozić dzieci do Leżańska. Dużo dzieci tam chodzi do Leżańska, chce iść do szkół. I na jakim to etapie jest? Będzie ten autobus? Będzie. Oczywiście autobus będzie. Pan dyrektor był tutaj w ubiegłym tygodniu. Także będzie, jeden autobus będzie z Cieplic, tak jak jeździ. A drugi będzie z Adamówki, objeżdżał będzie cały Majdan, wracał tą drogą, która prowadzi do Szechów i pojedzie do, przez Nagórnie do Leżańca. Ale jest uzgodniony, tak, jak będzie. Jaka jest Leżańskie pod tym względem? A panie wójcie, co jest tym autobusem, co miał lecieć nowiny, przewoz z gaz? To nie trzeba rozmawiać, ja tam nie mam dojścia z Jarosławem. Ale te autobusy, co byli wcześniej, zostały na wiosnę zabrane. Dużo ludzi nie ma, nawet do Adamówki nie może z Majdanu dojechać. No to jest taka jest Jarosław. A czemu one były zostały zlikwidowane? Przecież myśmy nie likwidowani. A
Ale gdyby gmina bez jakichś... Tak, no dużo tych to tam. Ale to słyszałem, że panie ludzie wzywali prezesa do tych gminie i ubiecą. Jak to panie Tak. Proszę Państwa, ja o bardzo jednej ważnej rzeczy chcę powiedzieć, bo jak mieszkańcy Majdanu zauważyli, są żółte tablice ostrzegające przed ASF-em. I naprawdę prośba, żebyście panowie radni i panowie sołtysi rozpowszechnili, bo inaczej tego się zrobić nie da, wśród mieszkańców informacje o tym, żeby ktoś nie ważył się hodować świń bez rejestracji. Bo zapowiedzi, ze względu na to, że ten ASF jest, można powiedzieć, u granic gminy, to trzeba się liczyć z tym, że kontrole będą na poważnie. I za niezgłoszenie, że jest się producentem, grozi prokuratura. Jest trzech producentów świń galaretowych, bydła, włosy i jaj. To pan Kamiński ma zapisane, zarejestrowane. Szkolenie było dla wszystkich, producentów z Majdanu, Krasnego i Pawłowej. Jest 25 na tym terenie producentów. Ale podejrzenie jest, że jest więcej. No oczywiście, bo były telefony, kupi świnie, no ale rejestrowane. No takich nie. No dziękuję. Także to jest olbrzymie zagrożenie. Proszę bardzo. Panie Wójcie, jeszcze ta droga od Szczęgów do Kolonii Polskiej, nie? Coś w tym temacie się dzieje, czy nie? Bo przynajmniej mieszkańcy proszą o to, żeby chociaż w te doły kamienie trochę narzucać. Ale czy może pan interweniować na przykład w starostwie? Zobowiązuje się pan? Dobrze. Niestety na to, że ze względu na to, że Dorzynek jest bardzo dużo, pana starosty nie będzie, no ale po Dorzynka też. Nie. No dobrze. Nie. Ale wiecie, to na razie pieniędzy nie przeznaczymy tam, skoro i nie będzie miejsce. To jest droga powiatowa. A jest też powiatowa. To jest powiatowa. Robimy. Też jest powiatowa. Ale na drodze reakcji nie chcę udziału w gminie, także to. Ty właśnie o to chodzi. Czy ta wojewódzka, czy gminna, jeżeli jest zremontowana, no to powiatowa to nie chcą udziału. Tylko jak się zwróci uwagę, poprosi, że coś w tym rodzaju, no to po prostu się ktoś tym zajmie, a jeżeli po prostu nikt nic nie mówi, to po prostu leży tu. Z innymi jest tak samo, wszystkie są dobre, nie ma wniosków, no to się... Może nie zostanie ta droga, nie będą się wyścigiwać. Jedna bezpieczna droga. Ona jest bardziej przyłajowa. Ale to, co pan sołtys mówił, są teraz takie małe kamerki, pewnie w lesie też, nie? Postawić na drzewie, niech ona nagrywa na okrągło. Problem. Malutkie pieniądze i z głowy, nie? Przyłapie się jednego, z drugiego i sprawa. Tak jest, pani ustawa by łapała, nie? Będę konkretnie. No ale przecież policja nie będzie stała cały czas. Nie, z moimi ulicami jeżdżą. Jeżdżą. Technika poszła do przodu. Czy jest taką sprawę, też państwo mają? Ja ci mogę. Proszę bardzo, pani. Wszyscy mówią, ja nic. Chciałam zapytać pana Minę, to było ostatnie na zebraniu nas, mówiono o tym osiedleniu licznym tam od Pokrywy do Żynawa. A tam Damiana, tam już są stawy, bo tam nie mają jeszcze lamp. No to ja myślę, że jeżeli będzie tam przebudowa, ale to przebudowa będzie, bo przebudowa jest planowana na terenie całej gminy, to wtedy byśmy to robili. No, I tam też jeszcze poprosiła o tę poprawę na Mitron. Co są takie dobre, bo... A nieważne, tam już cała rośnie między dzisiaj trzy gorsze są bezpieczniejsze.
Mamy pod lasem, macie piękną. Ale dlaczego ten mi wszyscy jadą pod lasem? Też i niszczą nam drogę. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę już chętnych. Chciałem serdecznie podziękować za udział w sesji panu wójtowi. Dziękuję panu sekretarzowi. Dziękuję pani skarbnik. Dziękuję wszystkim panom radnym. Dziękuję pani profesor. Dziękuję pani przewodniczącej. Dziękuję panu profesorowi. Dziękuję pani profesora. I dziękuję tutaj panu profesorowi za usługę dzisiejszej rady. Z tej sesji uważam, że do zobaczenia z niedzielą. Wszystkich zapraszam na rady.